Jest też pani znana z bardzo hitowego serialu Rancho. Dużo się mówi o tym, że Rancho powróci, tylko nie w formie serialu, a filmu. Czy pani już coś na ten temat wie? Tak, no coś tam wiem na ten temat, ale tak naprawdę jest tak strasznie dużo znaków zapytania. No przede wszystkim stan Pawła Królikowskiego jest jakby wielkim tutaj znakiem zapytania. I oczywiście wszyscy mu kibicujemy, żeby jak najszybciej wrócił do pełni sił. Film będzie nosił tytuł Rancho Zemsta Wiedźm, z tego co wyczytałem w internecie. To kto będzie tą tytułową wiedźmą w tym serialu? No aż tyle to nie mogę ujawniać, ale na pewno będzie bardzo przewrotnie. Możemy się pani tam spodziewać? Wioletki? Znowu, za dużo nie wolno mi mówić. Dostałam już jedno ostrzeżenie od produkcji, żeby za dużo nie ujawniać. Czyli panią zobaczymy. Cieszę się bardzo. Jak na przykład pani wyobraża sobie, ewentualnie gdyby pani się pojawiła na planie, to jak pani sobie wyobraża dalsze losy Wioletki? Nie mam tutaj jakby pola do wyobrażania sobie za dużo. No, jednak minęło parę lat od czasu, kiedy Rancho się jakby zakończyło, więc na pewno każdy z bohaterów jakby poewoluował w swoją stronę.